Czy można bawić się bez alkoholu, będąc samemu na meczu najstarszej drużyny na świecie? No nie wiem, nie wiem i dlatego właśnie jadę to sprawdzić. Jest piątkowy poranek, ruszam na lotnisko i zaraz sru do Anglii. Koszulka meczowa o wartości 128 zł za darmo dla nowych graczy w LVBet. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofiska, a każda nowa rejestracja to wsparcie nie do rozwoju kanału. Dzięki! Szczegóły promocji pod filmikiem. Świetny start wycieczki. Jechałem pociągiem na lotnisko. Na lotnisko Varsavie-Modlin, czyli do Modlina. I przegapiłem stację. Ja pierdziel. Wylądowałem dwie stacje dalej w jakichś brodach. Czasu mam nie za dużo, więc bardzo możliwe, że zaraz ta wycieczka się zakończy. No i dupa, no. Żaden Uber tu nie przyjedzie. Dzwoniłem na jakieś taksówki lotniskowe. To powiedzieli, że za godzinę, a ja mam lot niedługo. Jest jeszcze jakiś pociąg i potem autobus. Ale na tym lotnisku wyląduję pół godziny przed odlotem. Więc szanse, że ja się na ten lot załapię dzisiaj, to są jakieś chyba nie za duże. No takie wycieczki to ja dawno żem nie miał. No nie ma wała, żebym ja się wyrobił na ten samolot, no. No nie wierzę. Ha, i dotarłem do Anglii. Na razie do miejscowości o nazwie Leeds. A jak do tego doszło? No nie wiem. Pociąg spóźnił się kilka minut. A na stacji w Modlinie wisiał baner do innej taksówki, której nie znalazłem przez internet. W międzyczasie wykupiłem fast tracka. Po kontroli bagażu wpieprzyłem się chamsko bez kolejki na kontrolę paszportową. No jestem i mogę zwiedzać Leeds. Dobra, trzeba jakoś ochłonąć i zaraz to zrobimy jakieś zwiedzanie. Się tu nieco ciemniło w międzyczasie. No to będę zwiedzał po ciemku. A zwiedzał będę zamek. O, bo tu się zamek zwiedza podobno. No i jest zamek, proszę bardzo, jaki śliczny. I tak się złożyło, że zaraz w tym zamku będzie pojedynek rycerzy. Kurde, ile ludzi naszło. Ja pierdzielę, jakie kolejki. No rycerze w hokeja tam grali. Leeds Knights. Czy jak to tam się wymawia? Tak się nazywa hokejowa duma Leeds. I gra właśnie na lodowisku, które nazywa się The Castle, czyli chyba zamek. To było bardzo ważne spotkanie, bo to był półfinał Pucharu drugiej ligi hokeja. Ci rycerze z listy jakimiś wielkimi faworytami byli. No i szczęścia gospodarzom generalnie nie przyniosłem za bardzo. O kurwa! Bo już po dwóch tercjach dostawali w dupala 0-3. Chyba dotkliwa dość porażka się trafiła. A ja z tego meczu zapamiętam głównie wielką wyżerkę, jaką sobie zorganizowałem. O! W ogóle jestem na odwyku, na diecie, ale tak dobry mecz. No, tu mam hot doga. Ale będzie pyszny. Pychotka to będzie, też czuję. Ja pierdziel, jaki chujowy. Zawsze mi się wydawało, że najgorsze hot dogi to na lotnisku w Modlinie były. Ale ten przebija je wszystkie. Pierdziele, z czego to jest? Jeszcze tu wziąłem jakąś niespodziankę. O kurwa. To to wygląda. Świetne. Jakiś faj z grochem. No wspaniałe to było wszystko. Jakiś cider, nie wiem jaki. Jakiś na A. Nie, ten cider jest tragiczny. Największą zaletą tych posiłków i tego napitku jest to, że nie mam po tym w zestawie zgagi. Przynajmniej na razie. Duża zaleta. Nie, żebym po jakichś innych miał, ale... Ale po tym nie mam. Jest już sobotni poranek, czas opuszczać to miasto wynalazców. No bo Leeds to miasto wynalazców jest przecież. Wiecie, co tu wynaleźli na przykład? A, pewnie, że wiecie. No, a w szkołach uczyli o tym, ale część mogła zapomnieć. Otóż w Leeds wynaleziono pułapkę na myszy. To jeden z ważniejszych wynalazków w historii świata. Jeszcze tylko jakieś pożywne śniadanko z lokalnej knajpki. Jadziem dalej. No i dotarłem do miasta kolejnego, już jestem we Sheffield. Sheffield! No i uczciwie trzeba przyznać, że tu jest kurwa luks. To chyba kolejne miasto wynalazków. Co tu wynaleziono? Ale tu płaki jakieś, nie wiem skąd się wzięły. Nic ważnego. No nie udało im się wynaleźć pułapek na myszy, bo ich Leeds wyprzedziło, więc musieli wynaleźć coś innego. A jakby ktoś się zastanawiał, co to jest to, to to jest, proszę państwa, dźwig. O, i tak kombinowali, że wynaleźli łomat. Najnudniejszy chyba wynalazek w historii, bo oni tu wynaleźli piłkę nożną. Stworzyli zasady gry w piłkę i założyli pierwszą piłkarską drużynę. A ja przed chwilą jeszcze polajzłem zobaczyć mural o tym zespole. Sheffield FC. O kurwa, słońce nawet wyszło na chwilę. Dobra, teraz jadziemy pod Sheffield. No i już jestem w Dronfield. Dronfield! Skoro widziałem już mural tego najstarszego klubu na świecie,
No to wypadałoby jeszcze zobaczyć, jak oni teraz grają. A grają oni teraz właśnie w Dronfield. Co ciekawe, grają tu mecz domowy, tak? Teraz tu jest ten stadion, co się nazywa The Home of Football. Jestem pod stadionem. I zaraz będę miał okazję przetestować, tak jak na początku zapowiadałem, czy da radę oglądać ten zespół na trzeźwo. A dlaczego na trzeźwo? No bo ja teraz jestem na odwyku, nie pijący. No. Wczoraj tylko mnie poniosło na tym hokeju i tego sidera spróbowałem. Tadam! Bileciki na brameczce. A tak w ogóle to będzie mecz ósmej ligi. Angielska ósma liga mistrzów. Ale wypierdziasty budynek klubowy. No, dzisiaj to wygląda dużo lepiej. Ale zaraz będzie meczycho! No to sru! A zobaczcie, jak to ładnie w środku wygląda. Nie powiem, co mi to przypomina. Ale będę miał zaraz piękne ujęcie. O, pyk! O kurwa! A wziąłem jedno, bo sobie przypomniałem, że przecież tutaj w Sheffield wymyślili bąbelki do piwa. No to no skoro tak, to jedno chociaż wypadało. W akcji goście. Pyk. Co jest, kurwa? I żółta kartka. Czerwona! Ci gospodarze będą grali z przewagą, ale w topa. Bo wiecie, co się okazało? Że to wcale nie w Sheffield te bąbelki wynaleziono, tylko w Leeds. No w topa niezła. I co ja teraz zrobię? Do przerwy 0-0. Długo myślałem, co z tym zrobić i wymyśliłem, żeby wziąć drugie. Kibice gości się ujawnili w przerwie. No. O kurwa, ale wymyślili. Ja pierdolę! Ach, mi fryzurę poprawiło trochę chyba to uderzenie. Do końca jeszcze jakieś 5 minut, ale na pociąg już trzeba wychodzić. Tak więc nie potwierdzę tego, że można zobaczyć mecz najstarszej drużyny na świecie w całości na trzeźwo. Jestem trzeźwy, ale do końca nie dotrwałem, więc nie mam pewności, czy można. W każdym razie gospodarze prowadzą 1-0. O, teraz, teraz, kurwa! No i jestem już na stacji, chyba się wyrobię tu za 40 minut, całkiem niedaleko. Będzie mecz zespołu Sheffield United, Premier League, Premier League. Ale świetny biznes przed chwilą zrobiłem, podbiegłem do tramwaju i się okazało, że nie do tego co trzeba. Trzeba było wrócić i się mogę nie wyrobić. Ale tym to chyba dojadę zaraz, no. No już mamy niedzielę. No nie, nie byłem wczoraj na meczu Sheffield United. Nie pojechałem na to spotkanie, byłem gdzie indziej. No nie było wała, żebym ja poszedł na taki mecz. No bilet 40 funtów chyba kosztował. 40 funtów za mecz Premier League. To ja wybrałem coś spokojniejszego. Za 22 funty. No na hokeja sobie poszłem dla odmiany. Sheffield Steelers. No, mecz z kategorii tych bardzo zaciętych. Już po dwóch tercjach gospodarze prowadzili 7-0. Standardowo sobie podjadłem. Aż się boję. Bardzo mi się podoba w Anglii to, że jak się kupuje żarcie, to podają ile to ma kalorii. Dzięki czemu udało mi się wczoraj powstrzymać. I zamiast 4 cheeseburgerów na meczu zamówiłem jednego. Na szczęście bułka w nim była bardzo zimna. Zimno w chuj. Z lodówki proste chyba. Bo jak wiadomo, jak się je potrawy na zimno, to mają one kalorii mniej. A dzisiaj wielki dzień wyboru. Oj, same ciężkie wybory dzisiaj. Idę teraz na mecz piłki nożnej, tak zwanej Sunday League. Miałem do wyboru mecze dwa, w totalnie różnych lokalizacjach. Albo drużyna o nazwie Blind Monkey FC, czyli ślepa małpa, albo Baby Shark FC. Wybór bardzo trudny, no ale postawiłem, no na co mogłem postawić, no. No uwielbiam ten utwór Baby Shark, no wspaniały jest. Więc sobie sprawdzimy, czy na meczach zespołu Baby Shark FC piłkarze wychodzą do utworu Baby Shark. O, ta będą grali chyba zaraz, no. Piękna arena. No i zagadka bardzo szybko rozwiązana, bo okazało się, że przy niczym nie wychodzą, bo w ogóle nie wychodzą. Od razu na boisku są. Takie cwaniaki, bo gdyby wychodzili, to przydałaby się jakaś muzyka na wyjście. A że nie wychodzą, to muzyki nie musiało być. No, no z tego co tu widzę, to mogą dzisiaj grać naprawdę ładnie. O! Ależ to było meczycho. Zimno, padało, wiało. To w drugiej połowie tak wieje, że dobrze, że nie założyłem sukienki dzisiaj. To by mnie konkretnie podwiało. Oj, konkretnie.
Ja pierdo! I to był świetny wybór. Znowu okazało się, że Baby Shark jest najlepszy. Ja pierdo! No wygrali 3-0. Ciekawostka, bo gra się do białej linii, a tu... A tu trener jednego z zespołów, no troszeczkę mu się ruszył w pole. Relax, man! Mówiłem, że będzie dzień wyborów, no to przede mną kolejny bardzo trudny wybór. Dwa wydarzenia sportowe blisko siebie, no ale wybrać muszę jedno. Mecz regionalnego Pucharu Anglii w piłkę nożną kobiet. To opcja numer jeden, a opcja numer dwa, wyścigi hartów. Tak, wyścigi psów. No i wybór dokonany. No piłka nożna kobiet to jest bardzo dobra dyscyplina przecież, nie? No, no właśnie. Ale mimo wszystko z wyścigami hartów to nie wygra. Jestem już na torze. Overton Stadium. Nie no, ten stadion jest zajebisty. Kurde. Taki fajny, old school. Takie surowe to wszystko. A już za chwilę gonitwa numer jeden. To się gonitwa nazywa w ogóle? No, ta piątka wygra na pomarańczowo, coś czuję. No i... Sru! No, dawaj, dawaj, no. No, niestety. No i prawie się znam, pomarańczowa piątka przybiegła jako ostatnia. O, będzie dekoracja chyba. Wszyscy zainteresowani tą dekoracją. Aż dziwne, że nie mają tu hot dogów, ale są inne smakołyki. Niskokaloryczne frytki z serem i kurczaczek. I ginesik jaki dobry, ojej. Ale napierdalają! Ale emocje znowu. No. O, i wielka radość wszystkich, co wygrali. Czyli nikogo. A teraz przede mną wybór dziś najtrudniejszy. Zamówić jeszcze jakieś piwo czy nie? Długo się zastanawiałem. O kurde, jakie dobre. To była dobra decyzja, wiecie? Bo dobre. Ja jeszcze dzisiaj w ogóle miałem być na trzeciej lidze hokeja. Ale to jest gdzieś tam w pizdu po drugiej stronie miasta. Odpuszczam bez przegień. Oj tam. Padłem na chwilę, bo tu też akcenty zwierzęce są. No. Bo gospodarze nazywają się Sheffield Steel Dogs. I grają z pszczołami, ale nie wiem skąd pszczoły są. Wiem, że tu mają hot dogi. Duże bardzo. Kurde, przecież to jest klasyczna angielska kiełbasa z papieru. Ojej. Nie ma co przedłużać, to by było na tyle, jeśli chodzi o zwiedzanie Sheffield. Jutro powrót do kraju. Pewnie powinienem jakąś bardziej spektakularną puentę wymyślić, ale sorry. Jestem już blisko hotelu. Na kibel ciśnie. O, taka tu dieta była dobra na tych meczach. I trzymajcie kciuki, żebym zdążył. Koszulka meczowa o wartości 128 zł za darmo dla nowych graczy w LVBet. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofiska, a każda nowa rejestracja to wsparcie nie do rozwoju kanału. Dzięki! Szczegóły promocji pod filmikiem. Czerwony wygrywa, czerwony przegrywa. Taka jest prosta reguła.